Cześć kochani, z tej strony wasz mentor Wąski. Witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco w Weekend z Horrorem. Kontynuujemy naszą przygodę ze Still Life. Zaczynamy od momentu, gdzie skończyliśmy ostatnio i udajemy się do prosektorium. Zobaczymy, czy tym razem nasz kod zadziała prawidłowo. Mam nadzieję, że tak. Za chwilę włożymy kartę, przeciągniemy ją. Weź. Włóż, wpiszemy kod. OK. No i zielona kontrolka, przechodzimy. Udajemy się do Claire, która rozprawia nad zwłokami naszego psychopatycznego mordercy. A więc porozmawiajmy z Claire. Hej Claire, uporałaś się już ze wstępnymi testami? Właściwie to jeszcze nie, ale mam już wystarczająco dużo, żeby cię wtajemniczyć, o ile masz czas. Dla ciebie? Zawsze. Dobra, no to słuchaj. Ofiara miała wysoki poziom stężenia alkoholu we krwi. Ponadto znalazłam ślady rohypnolu, znanego także jako pigułka gwałtu. To wyjaśnia, dlaczego ofiara się nie broniła. Czyli nasza ofiara dostała pigułkę gwałtu? Wszystko zaczęło się w pierwszym pomieszczeniu. Tam ją pobił. Upadła pewnie tam, gdzie znalazłaś ślady krwi. Potem zaniósł ją do następnego pokoju. Morderca zerwał z niej ubranie i znowu ją pobił. Z całą pewnością w tym momencie była już nieprzytomna. Pozwolił się jej wykrwawiać na podłogę. W końcu miał wystarczająco dużo krwi, żeby napisać wiadomości, które odkryłaś przy pomocy luminolu. Potem morderca zastarł wiadomości. Rzecz jasna wiedział, że je znajdziemy. Następnie ciągnął ofiarę za włosy przez cały korytarz i zatrzymał się, żeby powiesić płaszcz. Wreszcie zabrał ją do łazienki. Przyczyną śmierci było utonięcie. Trzymał jej głowę pod wodą, aż nastąpił zgon. Tak jak poprzednie ofiary, ona również już nie żyła, kiedy została okaleczona. Pchnął ją nożem 9 razy, a potem rozpruł od dolnej części mostka do podbrzusza. Doza. Gnojek. Bez kitu. Co o tym myślisz? Myślę, że te okaleczenia... No o tym nie ma co myśleć, bo tu jest normalnie brak słów. Przy pierwszych ofiarach to nie był jego sposób działania. Bił je, a potem... Zawzięty skurwysyn, bez kitu, no. Coś takiego. Myślisz, że teraz będzie działał? Nie dość, że dał jej pigułkę gwałtu? Nie sądzę. Utopił ją? On się głównie skupia na topieniu ofiar. Wdało się jej wykrwawić, to jeszcze 9 razy ją podźgał nos. W tym całym dziurawieniu nożem chodziło o coś innego. Normalnie się w pale nie mieści. Co za psychopata. Cóż, czuję, że gdybyśmy wiedzieli o co, to zaraz byśmy dorwali gnoja. Poza tym zakrył twarz czwartej ofierze i teraz również tej. No to ewidentnie wskazuje na to, że znał obydwie dziewczyny. Poproszę Millera, żeby porównał dane dotyczące obydwu ofiar. A ty? Znalazłeś coś ciekawego? Owszem, mam ślad, który nie należy do ofiary. Bardzo ładnie. Porównałaś go ze śladami, które znalazłaś przy czwartej ofierze? Nie, jeszcze nie, ale dam ci znać, jeśli mi się udaje porównać. To w końcu tylko częściowe odciski. A co z tym, co znalazłam? Było tam coś ważnego? Wiemy, że morderca jest brunetem, zakładając, że to on powiesił ten płaszcz na kołku. Równie dobrze mógł go zostawić jakiś ćpun, ale to bez znaczenia. Weźmiemy włosy do analiz DNA, to może być jakiś dowód. Posłałam włókna do laboratoriów FBI, żeby zobaczyli, czy nie ma w nich czegoś niezwykłego. Chciałam cię zapytać, dzwoniłaś do niej? Nie rozumiem. A, nie, nie dzwoniłam. Nie mogłam zdobyć się na odwagę. Możemy o tym teraz nie rozmawiać? Jasne.
Ale obiecaj mi, że do niej zadzwonisz. Dobrze, dobrze, obiecuję. Okej, skarbie, zmywam się. Nie zapomnij raportu, który tak prześlicznie wykaligrafowałam. Leży na stole. A więc weźmiemy teraz raport, który Claire napisała. Rączka, złapiemy raporcik. Udamy się do Millera. Wręczymy mu raport. A niech on się martwi, co z tym dalej zrobić. Wychodzimy stąd. Telefon. Halo? Cześć, kochanie. Cześć, tato. O, właśnie tata do nas zadzwonił. No kolejne. Proszę, tak, jaka niespodzianka. Wszystko u ciebie w porządku? Tak, tak. Po prostu męczy mnie ta sprawa. Stoimy w miejscu. Nienawidzę takiej bezczynności. Chyba zaczynam tracić nadzieję. Nie martw się, Wale, ruszymy z tym. Wpadnij tutaj i odpocznij trochę. Chwila relaksu ci nie zaszkodzi. Odprężysz się w jacuzzi i uporządkujesz myśli. No i już prawie gwiazdka. Mam coś dla ciebie. No popatrz. Też mam dla ciebie prezent. To, co chciałeś. Na pewno chcesz to dostać? Wydaje się nieco... Wal ma dla taty prezent, ponieważ gra toczy się przed świętami Bożego Narodzenia. Jasne. A więc jest klimatycznie dość ciekawie. Tak, maleństwo? Dzięki. Nie ma za co. Widzimy się niedługo. Cześć. Dobrze, udamy się do windy. Najpierw do Millera. Do tego łamagi. Oddamy mu raport, a potem udamy się do naszego domu, a w sumie do domu naszego taty. Przejdźmy do przodu. No jak to Miller ciężko pracuje, o, noga na nogę, telefon w ręku. I jak to mi źle, oj, jen. Oddamy mu ten raport. Tutaj jest raport Claire. Aha, Miller, ostatnia rzecz. Możesz porównać dane o czwartej i piątej ofierze? Może coś nam umyka. Spoko! Przepuszczę to przez bazę danych. Dzięki za raport. Tak, ja... Nie, to znaczy... I siedź tak sobie tak, wygodnie, a my stąd się zmywamy. Tak, ale... Do windy. Na dół, na parking. A potem do samochodu. Na pewno na GPS-ie pokaże się nam nasz dom naszego taty. Jesteśmy na parkingu. Przejdźmy do naszej fury z napędem na cztery koła. Przydałoby się ją umyć, no ale... Że pada śnieg, więc się nie opłaca, bo jeszcze pozamarza i się do niej nie dostaniemy, ale mniejsza o to. Tak jak mówiłem, na GPS-ie miga kolejne miejsce. Jest to dom ojca Val, a więc tam się udajemy. Piękne miejsce, ładnie ośnieżone, widać, czuć już święta. Tak samo u nas, jeszcze miesiąc w sumie, może parę dni i też święta nadejdą. No jak ładnie ma. Tato? Ale masz laczki. Tu jestem, kochanie. Wal, no bez kitu. Cześć, tato. Normalnie cześć, hardkorowa słoneczko. Dziewczyna. Malaczki w króliczki, no ale okej, okay. O gustach się nie dyskutuje. Wiąże ślicznie dawaj, wyglądają dawaj. Na inok. Jak sobie chcesz, proszę bardzo. Daliśmy taki prezent. Z tego powodu tata jest nasz zadowolony. Dziękuję, kochanie. Wiesz przecież, jak uwielbiam takie pięknie rzeczy. Pięknie za oknami sypie śnieżek. Uuu, Wal też dostała prezent, no. Ślicznie. A cóż my tam mamy? Uuu. Czyżby to perły były, Wal? No, no, no. Jeszcze z serduszkiem. No, zobacz ty. Śliczny naszyjniczek. Skąd to wytrzasnąłeś? Myślałam, że to zgubiliśmy. Znalazłem podczas sprzątania strychu. Tak w ogóle to było w kufrze dziadka. Sama powinnaś tam zajrzeć. Powspominałabyś trochę. Chyba to zrobię. Dzięki za prezent, kufer tato. Dziadka. Tak ciekawie myślałem, brzmi. Że ci się będzie trzeba i tam zajrzeć.
A może coś ciekawego, wartościowego tam będzie? Jak mógłbym zapomnieć? Najbardziej lubiłem te o Paryżu, bo zawsze wplatał okultystyczne motywy. Twoja ulubiona była ta o Londynie, jeśli się nie mylę. Tak, romantyczna i pełna tajemnic. Ale była jedna historia, której nigdy mi nie chciał opowiedzieć. O tym, jak poznał babcię. Nigdy nie chciał o tym rozmawiać. Czyżby to nie były miłe wspomnienia? Dziadek miał tajemnicę, jak poznał babcię? Po prostu nigdy nie potrafił o tym rozmawiać. Mój dziadek chyba utracił kogoś bliskiego wtedy, gdy poznał babcię. I rozgrzebywanie tego było zbyt bolesne. Gdzie poznał babcię? Z tego, co kojarzę, to w Pradze. Skoro już mowa o babci, czy w tym roku dałabyś radę upiec jej specjalne świąteczne ciastka? Błagam. Aha, to tata nas zaprosił po to, żebyśmy mu ciasto upiekli. A w sumie dla babci. Tak, no zobacz, jaki cwaniak. Wiem, no ale okej. Trochę, nie martw się. Ekstra. Niech mu będzie, że Wal zajrzy do kuchni. Co za niespodzianka. Rozejrzę się trochę po Strychu. Może przywołam dobre wspomnienia. Jasne, kochanie. Będę tutaj. No, można się cofnąć, no to super, cofniemy się. I tak, kochani, tym optymistycznym akcentem w tej pięknej scenerii będę się już z wami żegnał w tym odcinku. Widzimy się w następnym Still Life, a więc dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Wasz mentor Wąski. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.